Siemano! Kochani, tutaj Gumisz, słuchajcie dzisiaj sobie. Przy okazji tego, że nagrywamy demówkę jakiegoś kolejnego swojego kawałka, ja i mój zespół Snowblind, to pokażę wam, jak to powstaje, jak powstają utwory w naszym wykonaniu od samego początku, czyli dokładnie od idei zrodzonej w głowie, aż do momentu takiego o. Dobrze, kochani, pokażemy wam, jak my pracujemy po prostu nad swoimi kawałkami. Pokażę wam, jak to mniej więcej wygląda, jak dzielimy się pomysłami. Fajne czasy, fajna technologia, można wszystko robić tak naprawdę oddzielnie. Najpierw nagrywamy demówki sobie sami i jesteśmy w trakcie robienia kolejnych utworów. Ostatnio bardzo płodni jesteśmy, także obczajajcie tam. Zapraszam was na Facebooka Snowblind, na fanpage, do Snowbandy. Jeżeli ktoś chce wiedzieć, co u nas, no to tam najszybciej dostaniecie informacje. Słuchajcie, kochani, najpierw oczywiście jest idea, jest pomysł, jest początek, który rodzi się któremuś z nas w głowie najczęściej. Jest to Hadzi, który pisze riffy, nasz gitarzysta, chociaż zdarza się, że też ja wymyślam riffy na gitarę, zdarza się, że ja wymyślam melodię wokalu, że mam jakiś tekst, że mam jakiś pierwszy pomysł i wokół tego buduję motwór. Oczywiście, słuchajcie, początkowo spotykamy się na próbie i jamujemy wokół danego riffu, danego motywu, danej piosenki. Najczęściej wygląda to tak, że jeżeli to natychmiast łapie, że jeżeli jest to ten groove, ten feeling, który po prostu siedzi, wiemy to od razu, czy to będzie coś z tego, czy warto nad tym pracować, czy nie warto. Jeżeli to siądzie, jeżeli jest riff, jeżeli to po prostu tribi, to w tym momencie zaczynamy pracować nad utworem, tak? Zaczynamy oczywiście od budowy zwrotek, refrenów. Ja piszę tekst, a bądź pod muzykę, bądź dopasowuję jakiś dany tekst do muzyki, albo inspirowany riffem, czy ostatnimi sytuacjami, piszę coś, co po prostu pasuje mi do tej muzyki, jak najbardziej siedzi. Wiadomo, teksty są różne, bardziej emocjonalne, mniej emocjonalne są teksty, bardziej, powiedzmy sobie, ogólnie kierowane są opisy w mojej interpretacji rzeczywistości, ale także troszkę wyimaginowane opowieści, które mają na celu przenieść jakieś moje emocje, tak, moje przemyślenia i takie rzeczy. Kiedy mamy już zalążek utworu wydżemowany na próbie, próbujemy sobie, prawda, poukładać to wszystko, sprawdzić, czy to w ogóle będzie działać. I właśnie dlatego nagrywamy demówki. Pierwsze nagrywamy sobie sami demówki tych utworów. Najzwyczajniej w świecie każdy w domu robi swoją partię. Najpierw są programowane bębny przez Wyrego. Dalej jest nagrywany bas, są nagrywane gitary, no i finalnie oczywiście wokal. To oczywiście wszystko jest bez jakiegoś turbomiksu dobrego na jakichś gotowych presetach, żeby po prostu było wiadomo, jak przy odsłuchu wygląda dany utwór. I to jest bardzo ważne, bo to, co na żywo, czy to, co na próbie wydaje się czasami bardzo fajne, nie zawsze jest odzwierciedlone na nagraniach, tak? Czasami zdarza się tak, że utwory na nagraniach nie mają tego czegoś. I odwrotnie. I znowu utwory, które wydawałoby się, że na żywo nie do końca aż tak gryzą, na nagraniach wypadają fajnie, lepiej, ciekawiej, tak? No i właśnie po takim drobnym miksie, który najczęściej ja robię, po prostu taki totalnie amatorski, bo ja nie potrafię tego robić, oczywiście finalne wersje odsyłamy do naszego specjalisty, naszego mózgu od miksu, czyli do Radka, który nam potem fantastycznie tą wszystkie czyste ślady miksuje, tak, wysyłamy totalnie nieobrobione, surowe, absolutnie niesłuchalne takie ślady, DI, czyli Direct Input, gitary, tak samo wokale, tak samo wszystkie inne instrumenty i on finalnie to miksuje, oczywiście do tego momentu dojdziemy. Teraz ja jestem w trakcie nagrywania zwrotki do nowego kawałka naszego, do demówki oczywiście, dlatego wam może kawałek pokażę, jak to wygląda za mną, samoróbka mojej nowej kabiny akustycznej. Zobaczymy, czy to działa i no cóż, ja sobie nagrywam.
Gdyby każdy mógł mieć broń, może wtedy obroniłbym ją, a może zabił cię. Dobrze, kochani, już wam zdradzam, jak to wszystko idzie dalej, słuchajcie. Oczywiście pierwsza wersja nigdy nie jest wersją ostateczną. Tych wersji powstaje milion, szczególnie najwięcej chyba poświęcamy czasu wokalom jako tako, gdyż po prostu ja mam swój bardzo specyficzny gust, jeśli chodzi o wokal, i też on nie zawsze trafia w takie gusta przeciętnego odbiorcy, dlatego chłopaki też czasami jakby bardzo ciągną mnie w tamtą stronę, żeby ten wokal jednak był bardziej przystępny dla zwykłego odbiorcy, dlatego też tych wersji wokalu jest często bardzo, bardzo dużo. Cóż dalej, kochani? No i tak poprawiamy sobie. Oczywiście każdą kolejną wersję ogrywamy na próbie, jeżeli zmieniamy kolejność, zmieniamy strukturę utworu, zmieniamy jakieś rzeczy, jakieś pojedyncze sprawy, no to oczywiście ogrywamy to potem na próbie, potem znów nagrywamy, czy tam dogrywamy odpowiednie fragmenty, po prostu staramy się, żeby to wszystko było na bieżąco jakby aktualizowane. No i w końcu dochodzimy do tej finalnej wersji, która naszym zdaniem jest najlepsza, i w tym momencie już nagrywamy to tak po prostu na czysto, tak? Chociaż tam oczywiście to dużo w tej ostatecznej wersji nie odbiega od jakby tej wersji czystej, no ale wiadomo, trzeba zrobić nową sesję, trzeba zrobić sesję taką posprzątaną, żeby nasz producent dostał odpowiednie materiały. Wokali jest zawsze bardzo dużo, słuchajcie, tam jest dużo dubli, zawsze są, myślę, że jeżeli Kali śpiewa, to 6-8 ścieżek wokali samych, tak podobnie jest z gitarami, że po dwie na strony gitary tak naprawdę, tak się dzisiaj nagrywa. Jeżeli chcecie jakieś tam dokładniejsze informacje a propos konfiguracji, jakichś, nie wiem, sprzętu, może innych takich rzeczy, no to piszcie w komentarzach czy tam do mnie. I wtedy bardzo chętnie to wszystko zademonstruję wam. Dobrze, kochani, no i cóż dalej. No i potem oczywiście przychodzi pora na teledysk. Nie zawsze oczywiście do nie każdego utworu nagrywam teledysk, chociaż ostatnio bardzo... bardzo to było regularne, czyli do każdego wydanego singla wyszedł klip. Zaczęło się od Wody mi daj, potem Hater, potem Syndrom. No i tym oto sposobem dochodzimy do momentu, gdzie trzeba napisać scenariusz, za co często w interpretację moich tekstów bierze się Kali, który sobie układa w głowie. On ma bardzo różne szalone, przeróżne, fantastyczne pomysły, czasami dziwne, czasami mega zakręcone, a czasami po prostu fajne i dobre. No i oczywiście działa to na tej samej zasadzie. On tutaj jest odpowiedzialny za jak gdyby ogólny zarys, ogólny scenariusz tego wszystkiego, a szczegóły dopracowujemy jak zawsze razem, bo jesteśmy zespołem po prostu. To nie jest jedna osoba i spółka, która odgrywa rzeczy na scenie, tylko jesteśmy jedną kapelą, jednym organizmem i tak właśnie Snowblind działa. Dobra, cóż tam dalej chciałem powiedzieć? Myślę, że to póki co tyle, kochani. Ja lecę dalej do nagrywania, a was pozdrawiam serdecznie. Ponad 100 tysięcy wyświetleń ma mój kanał już. Okrągła liczba, fajnie. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będzie tego więcej. Mam nadzieję, że wam się te materiały podobają, że znowu jakby łapię ten flow, wracam w odpowiednim nastawieniu, z odpowiednimi pomysłami do tego kanału. Może znowu będą jakieś lekcje. Zobaczymy. To się wszystko okaże. W każdym bądź razie tyle. Zostawcie łapkę w górę, komentarz, znak po sobie, subskrypcję, jeżeli wam się podoba. Jeżeli chcecie więcej takich rzeczy, to mnie motywuje. Trzymajcie się, pozdrawiam. Potęga wokalu. Siemalo!